Hello guys, welcome, good afternoon, it's me again, and today we will play with Zosia, Kevin and Lily. Na ostatniej lekcji mieliśmy kolory i zwierzęta, więc dzisiaj będziemy kontynuowali naukę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i ładnie się nagra, żadnych problemów, bo ostatnio miałem sytuację, że niestety bez dźwięku, ale już jest dobrze. Ok, so let's start with Zosia and Kevin, and this is episode 4, czyli czwarty odcinek przygód Zosi i Kevina. Zobaczymy, dokąd wybiorą się tym razem i czego będziemy się uczyć. Lekcja czwarta. Pewnego dnia Zosia została zaproszona do domu Kevina i spotkała tam jego rodzinę. Zobaczcie, jest cała rodzina Kevina i Zosia została zaproszona do domu, więc trzeba by ich poznać. Uwaga, klikam i zobaczymy, kim są ci ludzie. This is my grandma. Grandma, czyli... babcia, grandma. Starajcie się powtarzać. Grandma. This is my grandpa. 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 This is my mommy. Mommy. Mamusia. Mommy. This is my sister. Sister. To jest siostra. Sister. This is my daddy. Daddy, czyli tatuś. O, jakiś policjant przyszedł. Potem moja pani pojechała na zakupy i się zgubiła. Nie mogła znaleźć swojej rodziny. Słuchajcie, zgubiła się Zosia. Where is your mommy? Pomóż Zosi znaleźć mamę. Gdy ją zauważysz, wskaż ją kliknięciem. Czyli słuchajcie, mamy znaleźć mamę. Zobaczcie, wygląda tak i trzeba ją poszukać. Jest chyba tu. Oh, I see. This is your mommy. Mami, mamusia. Where is your daddy? Daddy, tatuś. Pomóż Zosi znaleźć tatę. Gdy go zauważysz, wskaż go kliknięciem. Oh, I see. This is your daddy. Daddy. Zosia, wracając z zakupów, spotkała Kevina i jego rodzinę w autobusie. Wskaż członków rodziny Kevina, żeby Zosia mogła się z nimi przywitać. Staraj się nie popełnić błędu. Uwaga, teraz mamy przywitać się tylko z rodziną Kevina. Kto pamięta, jak oni wyglądali? Daddy. Hello. Grandpa. How are you? Grandma. Hello. Sister. Hello. I mami, a ja nie pamiętam. Chyba ona? Hi. Dobrze. Okej. Okay. Aha, dobra. Czyli dobrze było. To nie. Właśnie skończyłeś lekcję. Teraz sprawdzimy, czego się nauczyłeś. Okej. Okay. To teraz słuchajcie, powtórzmy te nazwy członków rodziny. Test czwarty. Wskaż osoby, które wymienia Kevin. Mami. Mami. Gdzie jest mami? Pokażcie paluszkiem. Która to jest mami? Mamusia? Excellent. Excellent. Daddy. Daddy. Daddy is tatuś. Daddy. Bravo. Bravo. Grandpa. Grandpa. Pa, dziaduś. Grandpa, dziadek. Excellent. Excellent. Grandma. Grandma. Czyli babcia. Excellent. Excellent. Sister. Sister. Good. Good.
klikaj na osoby, które wskaże Kevin, żeby mogły wsiąść do samochodu. Uwaga. Grandma. Grandma. Która to grandma? Musi pierwsza wejść do samochodu. Grandma, babcia. Grandpa. Grandpa. Grandpa, dziadek. Odjechali. Mami. Mami. Daddy. Daddy. I został sam. Brawo! Odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Świetnie zapamiętałeś całą lekcję. Możesz przejść do następnej. Okej. Okay. Ale na razie zostawimy tę lekcję. I jeszcze raz powtórzymy, słuchajcie, zwierzątka, które mieliśmy ostatnio i dodamy trochę nowych, więc spróbujmy. Uwaga! A jak tuś... Aha. Posłuchaj, graj. Bull. Cow. Cow. Bull. Bull. Hen. Hen. Cock. Cock. Goose. Goose. Ram. Ram. Sheep. Sheep. Pig. Pig. Horse. Horse. Cat. Cat. Bee. Bee. Goat. Goat. Duck. Duck. I teraz spróbujemy, słuchajcie, ze zwierzaczkami, które zwierzęta są dzikie. Safari. Czyli z safari. Mieliśmy już je wcześniej, więc niektóre z nich na pewno pamiętacie. Uwaga, próbujemy. Zebra. Zebra. Elephant. Elephant. Camel. Camel. Giraffe. Giraffe. Hippo. Hippo. Lion. Lion. Monkey. Monkey. Snake. Snake. Tiger. Tiger. Listen and think. I uwaga. Think. Camel. Pomyślcie. Camel. Camel is wielbłąd. Super. Camel. Elephant is słoń. Great. Elephant. Giraffe. Giraffe is żyrafa. Good work. Giraffe. Hippo. Hippo is hipopotam. Super. Hippo. Lion. Lion. Lion is lew. Great. Lion. Monkey. Monkey. Małpa. Good work. Monkey. Snake. Snake. Snake is wąż. Super. Snake. Snake. Tiger. Tiger. Wow. Tygrys. Great. Tiger. Zebra. Zebra. Zebra is zebra. Good work. Zebra. Congratulations. Więc uwaga, mieliśmy już zwierzęta z farmy i zwierzęta safari. Więc będziemy sobie powtarzać te nazwy zwierzaczków i będziemy też oczywiście w dalszych częściach przygody Kevina i Zosi śledzili. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę miłego dzionka i może coś następnym razem jeszcze, słuchajcie, zaśpiewamy trochę, bo długo nie śpiewaliśmy żadnych piosenek, na przykład Head and Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes.
i postaram się być fit i z wami to poćwiczyć. Będziecie mogli mnie oglądać i będziemy mieli wersję przyspieszaną, więc myślę, że będzie śmiesznie. Do zobaczenia za tydzień. Goodbye!